Wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie bardzo ciężkie spotkanie, bo mieliśmy grać przeciwko Elanie, które miały wysokie aspiracje w tej lidze, po prostu chcą robić awans. W tym letnim okienku transferowym zrobili dużo transferów graczy, którzy już mieli do czynienia w Ekstraklasie. Jest to zespół bardzo dobry i widzieliśmy, że dzisiaj nie będzie łatwy mecz. Nie? Ale uważam, że dzisiaj moja drużyna, tak, moi zawodnicy zagrali bardzo dobre spotkanie od początku, tak, aż do końca meczu i że ten 1-0 nam się po prostu należało dzisiaj. Tak. Mieliśmy to spotkanie pod kontrolą przez cały czas. Nie ukrywam, że oczekiwaliśmy trochę większy opór, jeżeli chodzi o Elany. Ale uważam, że dzisiaj moi zawodnicy naprawdę zagrali bardzo dobre spotkanie pod każdym względem. Jest to specyfika pracy drużyny rezerw, znając, że to jest, a z każdym rokiem się zmienia dużo zawodników. Przychodzi wielka liczba zawodników z drużyn juniorskich, którzy jeszcze nie mają zgrania w piłce seniorskiej i dla nich to jest wielki przeskok. Także zawsze gdzieś tam potrzebujemy taki okres pracy, żeby oni się przekonali, jaki to jest wysoki poziom dla nich, tak, wysoki przeskok. I w tych dwóch meczach dla nas było bardzo ważne, żebyśmy widzieli, jak dalej pracować. Także dzisiaj wiemy, jaka jest droga. Wiemy, że to są po prostu młodzi ludzie, którzy muszą dużo pracować i wiemy, że ostatnie mecze gramy dobrze, wygrywamy i wiemy, że ten proces, który dla nas jest najważniejszy, nie wyniki, bo na przykład jeśli chodzi o Elana patrzy tylko na wynik, my patrzymy na proces szkolenia, bo przede wszystkim dla nas jest najważniejsze, żeby zawodnicy grali w pierwszym zespole. Tak? No nie, widzieliśmy, że jeżeli nie gra Bartek Aleksandrowicz, który jest bardzo ważnym zawodnikiem Elany Toruń, oprócz SFG czy czterech fragmentów wyryż, a rzutu z auty, rzutu rożnych, Elana z gry widzieliśmy, że nie, po prostu nie zaskoczy, tak? Bo mamy dużą, mamy bardzo dobrą organizację defensywną i widzieliśmy, że dzisiaj nas po prostu nie zaskoczą. A baliśmy się z tego rzutu rożnych, bo wiemy, że sporo bramki padają z rzutów rożnych, ale dzisiaj się skutecznie obroniliśmy z tego wszystkiego. No cóż, no, dziś po raz pierwszy w tym sezonie przyjdzie mi gratulować zwycięstwa drużynie przeciwnej. Tak się to wydarzyło w tym równym, bardzo trudnym pojedynku. Niestety to my otrzymaliśmy cios nokautujący i na te parę minut przed końcem niestety padliśmy na kolana. No szkoda, bo wynik był mimo wszystko sprawą otwartą i mogliśmy się spodziewać, że to my być może zadamy to ostatnie trafienie, no ale niestety nie udało się. Lech odzyskał piłkę na naszej połowie i sytuację wykorzystał. Ubolewamy nad tym, ale musimy sobie zdać sprawę, że porażka też jest częścią tego wszystkiego. Jest to nasz pierwszy przegrany mecz, także na pewno bardzo mocno będziemy musieli brać się w ryzy, w karby i po prostu następne spotkania walczyć o to, żeby te wyniki były po prostu lepsze niż we wrześniu, bo jakoś nam się nie udaje wygrywać. Mimo że ósme spotkanie za nami, to mówię, te ostatnie spotkania jakoś prowadzimy w ten sposób, że trochę balansujemy na tą linią. No i dzisiaj żeśmy w taką małą przepaść wpadli, ale mam nadzieję, że szybko się z niej wydostaniemy i za tydzień musimy być gotowi do następnego meczu. No, zobaczę spokojnie na materiale, który będzie. No, z mojej perspektywy był strzał bardzo dobrze oddany. Jestem ciekaw, czy gdyby mu noga nie uciekła, czy by był w stanie odbić. No każdy strzał jest do obrony, także na pewno jakieś szanse ku temu były. Na pewno Lech postawił dzisiaj ciężkie, trudne warunki. Ciężko nam się grało. Z przebiegu meczu myślę, że jakby kolejny był remis, to by było dobrze, chociaż i Lech, i my mieliśmy swoje sytuacje, ale to Lech zadał decydujący cios, gdzie w ostatnich spotkaniach przy remisie, kiedy goniliśmy wynik, mogliśmy nawet pokusić się o wygraną. Dzisiaj to było odwrotnie. Troszkę szczęścia zabrakło. Troszkę skuteczności, determinacji może. Nie wiem, ciężko coś powiedzieć. Na pewno ciężki mecz.